Fajn. Bo tak to dobrze nie ma, żeby nie wychodząc z domu można było dostać wszystko. Trzeba było przyjść. Wykonam teraz piosenkę pogrzebową, bo zbliżamy się do końca. Będzie to temat grywany na pogrzebach. Co prawda tylko chyba w Nowym Orlanie, więc stąd wniosek, że jak przenosić się na tamten świat, no to w Nowym Orlanie przynajmniej taka jazzowa, marszowa orkiestra dobrze temu szczęśliwemu tam nieboszczykowi zagra. Oczywiście zawsze w tym miejscu nachodzą mnie takie bluźniercze myśli, czy to przypadkiem temu nieboszczykowi to już nie jest wszystko jedno, czy mu tam grają, czy nie grają, czy co tam mu grają. Ale tego nie jesteśmy, nie możemy być tak do końca pewni. Jeszcze nie wiem. Tego nie wiem. W każdym razie nie jesteśmy pewni. To jest kwestia naszej wiary, tak? Czy ten nieboszyk słyszy, czy mu grają, czy nie grają. No ale lepiej oczywiście zagrać i to dobrze, to. Także panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, Szpital Świętego Jakuba. Było to w narożnym barze po południu. Sami swoi goście, z których każdy zwykle pije za dwóch. Obok mnie stary John McKennedy. Oczy miał przekrwione fest. Milczał, aż powiedział: taki nam mniej więcej zasunął tekst. W Szpitalu Świętego Jakuba jest taki biały stół. Leży na nim moja dziewczyna. Leży piękna naga, zimna jak lód. Pozwól jej odejść stąd, dobry Boże. Pozwól jej odejść tam. Dobrze wiesz, że tu nie znajdzie nigdy gościa tak równego jak ja. Kiedy umrę, włóżcie mi na nogi buty, rzućcie jakiś łach na grzbiet. Moim zdaniem tak wygląda facet. Grzecznie poklepany przez śmierć. Sześciu chłopców ze spluwami i najlepszych dziwek sześć. Niech zaśpiewa nad grobem mym jakąś starą klamą rajcowną. Więcej mi nie trzeba.
Więcej życzeń nie mam już. Gdyby kiedyś ktoś się o mnie pytał, to możecie mu powtórzyć ten blues. Dziękuję bardzo za uwagę. Wyłączamy transmisję i udostępniamy.